Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, jest to kolejna część przygód Lary z 2007 roku konkretniej. Jest to fabularny remake pierwszej części z 1996 roku, natomiast łączy się on delikatnie z tym, co mamy w na przykład Legendzie, więc tutaj twórcy zrobili taki krok, żeby te historie nam się łączyły, szczególnie, że później jest jeszcze Underworld i tam już całkiem ta historia jest bardziej połączona z Legendą. Na jednym z forów o Tomb Raiderze można sobie mniej więcej chronologicznie to uporządkować i niektóre osoby uważają, że akcja Anniversary dzieje się mniej więcej po tej historii, gdy Amanda została zatopiona w Boliwii, tam w świątyni, czyli gdy były tak naprawdę na jakiejś tam ekspedycji i że to się dzieje później, a potem wiadomo, Legenda już się dzieje tak jakby po wydarzeniach z Anniversary. Nie wiem, ile w tym prawdy, ile nie. Na pewno to, co się dzieje w Legendzie, jest ściśle powiązane z tym, co się dzieje w Underworld i tam od razu, jak rozpoczynamy kolejną część, którą też postaram się dla was nagrać, to jest dosłownie zakończenie Legendy tak naprawdę. Także te części się ze sobą łączą, więc za bardzo to Anniversary nie ma gdzie go wcisnąć pomiędzy, więc raczej jest przed tym wszystkim, bo postaci z Anniversary występują w Underworld. Także tak. Już nie będę dłużej przedłużać. Lecimy z tym i miejmy nadzieję, że uda się nam dzisiaj przejść minimum jeden poziom, bo tutaj już w Anniversary poziomy są dużo dłuższe. Także rozpocznijmy grę. Na poziomie średnim ręczne chwytanie mam wyłączone. Nie wiem, czy później włączę, czy nie. Na razie lecimy. Now, what's a man got to do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun, but I'm only here to make an introduction. Lara Croft, meet Jacqueline Natla of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts. And I'm led to believe that, with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the Scion of Atlantis. All you needed was the location of Qualopec's tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Vilcabamba continues to elude us, and my insistence that we press on in spite of these failures has morale low. I suspect Jenkins to be the author of this sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara alone who remains untainted by academic dogma and open-minded enough to see this truth. No i dobrze, moi drodzy, widzę, że zaczynamy. Jeśli przytrzymasz Alt, Lara będzie chodzić. Przez przypadek to sobie aktualnie grę wywaliłam. Tak, możemy chodzić pod Altem. Chociaż ja bym chyba wolała pod Shiftem, bo Shiftem mamy tutaj przewrót. Ja już się przyzwyczaiłam do tego, że jest pod F, także od razu wejdziemy sobie w sterowanie. Góra, dół, skok pod spacją, kucnięcie, przewrót pod F. Hak pod Q, interakcja pod E, strzał się zgadza. Ręczne chwytanie. Jest kontrol, ale mamy wyłączone.
Ręczne celowanie pod Z, plecak pod tabem, mała, duża apteczka. Skradanie się. Mogę się skradać? Ha, ja mogę tak chodzić? Okej. Dobra, to wiecie co? W takim razie dałabym sobie to pod shiftem. Takie jeszcze elementy. Niech będzie pod shiftem. Dobra. To co? Myślę, że możemy ruszać. Już się przyzwyczaiłam do tego przewrotu pod F. Także może już wiecie, nie przesadzajmy z tym. Mam nadzieję, że pójdzie nam w miarę sprawnie. Jesteśmy w Peru, tak jak zdążyliście już zauważyć. Tutaj troszeczkę już lepiej kamera działa. Dobrze, że linkę mamy dalej pod Q. No i pięknie. Górskie jaskinie, pierwszy poziom przed nami. Kiedy dotrzesz do punktu kontrolnego, możesz własnoręcznie zapisać grę. Tak. Ale ja chyba też nie muszę tak zapisywać. Chociaż możemy sobie zrobić pierwszy zapis, jako zapis jeden. Wow. O, aquí estás. Mira, ya llegamos. No sé cómo abrirlo. Hay una inscripción arriba de la puerta. Estoy muy cansado. Podemos ir a la izquierda. Solo soy el guía. O, aquí estás. No i koniec rozmowy. Ja llegamos. Ja hiszpański trochę znam, także nawet bez napisów jestem w stanie zrozumieć, co chłop do mnie gada. Rzadko kiedy się to zdarza, myślę. Dobra, jesteśmy na górze. Tutaj z tego co widzę na razie nie mamy żadnych sekretów do zbierania. No i dobra, jesteśmy na górze. No, już więcej tych okularów nie będziemy widzieć na larze. Dobrze. Przed nami są pierwsze pułapki. Tylko chciałabym, wiecie, przeżyć to spotkanie z nimi. Tutaj musimy troszeczkę... O, właśnie. No dobra, to się musimy trochę powspinać. Czyli co, przed nami są górskie jaskinie. Jak się możemy bardzo łatwo domyślić. Tu możemy przejść, a my chyba musimy iść w tamtą stronę. A może i nie, moment. Zanim pójdę, to jeszcze się przejdę tutaj, bo... Coś mi nie pasuje. Tutaj chyba pójdziemy po jakiś sekret. No, na to wychodzi. No, już prawie spadłam, już widziałam jak lecę. No, możemy zebrać.
i nawet jesteśmy teraz tutaj wyżej. Super w sumie. A, bo ja muszę tak strzelać, że muszę klikać. A, w ten sposób. No, to już nie jest tak proste jak było. Musimy teraz się naklikać. Dobra. Sprawdźmy, co jest tutaj. Tylko trzeba wejść ładnie tam, a nie tak jak ja. Pierwsza apteczka. Duża apteczka. Super. Nie wiem, pod którym mam apteczki, czy... Pewnie znowu pod K się używa. No, czyli troszeczkę sterowanie jest inne. Muszę się przyzwyczaić do tego, że muszę strzelać non-stop, a nie ciągiem. Dobra. Mamy punkt kontrolny. Na dół bym raczej schodzić nie chciała. No, nie wiem, czy wy to widzieliście, ale ja już widziałam, jak lecę. Teraz pytanie, czy troszeczkę się podciągnąć nad to, czy troszeczkę pod to? Dobra, no, byleby trafić. Okej, do tyłu. I teraz w dół. I teraz chyba też do tyłu. Chyba tak nie miałam zejść. No dobrze, to użyjemy sobie w takim razie apteczki. Tylko mam apteczkę dużą, pod czym? Matko, to sterowanie jest trochę straszne. Sterowanie. Apteczka duża. Pod B. A, miałam też małe apteczki. No dobra, już pies z tym. Troszeczkę niefortunnie zeszłam na dół, bo nie o to mi chodziło. Także już raczej na górę nie wrócę teraz. Co najwyżej tutaj mogę sobie wrócić. A nie, mogę wrócić na górę. To fajnie, bo może mnie to gdzieś zaprowadzi. A dobra, zaprowadziło mnie to tutaj z powrotem. No to chyba nie chcemy. Fajnie, że można się tak poruszać tutaj. No, tylko... Oho, udupiłam się, tak? No, chyba tak. Na szczęście nie oberwałam. Trzeba się nauczyć z powrotem sterowania. Lepiej sobie wyciągnąć broń, tak na wszelki wypadek. Okej, no nic złego nas tutaj raczej nie czeka. Przynajmniej chwilowo. W ogóle, mamy tutaj coś takiego jak nasz sprzęt. I mamy też coś takiego, tylko pod którym to jest? Jest tab. Ach, w ten sposób. The structures are carved directly from the surrounding rock. No, mamy dziennik Lary. Nie da nam to za bardzo niczego raczej. Dobra. To tak chciałam wam tylko pokazać. A wy tu się przedwcześnie nie pojawiłyście? Trochę przedwcześnie, bo nie powinno tak być. Wow, shit! I teraz weź się naucz powrotem strzelać, nie? Wszyscy? Wszyscy. A czy ja mogę sobie to ogarnąć? Jezu, wybaczcie, że tak wchodzę w sterowanie co 5 minut. Ale bardzo mnie denerwuje, że nie mogę strzelać ciągiem.
Czym jest ten tryb? Nie wiem. O, tam jest sekret. Nie mam pojęcia, jak się do niego dostać akurat. To się wam muszę przyznać. Ale tu jest apteczka. Możemy zebrać. Pierwsza mała apteczka, którą udało nam się zdobyć. Tamten sekret. Może jakoś od drugiej strony. Zobaczymy zresztą. Przed nami punkt kontrolny. No i tak, my musimy iść w tamtą stronę. Ale tutaj ewidentnie mogę sobie poskakać jeszcze trochę. Chyba do tyłu. No dobra, wiemy, że trzeba nacisnąć E. No, a mogę sobie poskakać, bo to jest kolejna apteczka. Apteczek przecież nigdy dość. Tam nie wiem, jak się dostać. Na razie olejemy sprawę. Jak się uda zdobyć sekret, to się uda. Jak nie, to nie będę płakała jakoś bardzo. Szczególnie, że tak jak w legendzie, raczej nie będzie mi na tym zależało, żeby zdobywać te sekrety. Dobra, tu jest bezpiecznie. Żadnych nietoperzy, niczego. Ach, tam się da zejść na dół. Coś słyszałam. O, niedźwiedź, witam. Mamy problemy trochę. Dobra, poszło całkiem nieźle. Chociaż nie powiem, przestraszyłam się delikatnie. No i dobra. Ach, tu możemy przejść. I tutaj chyba właśnie też dotrzemy do tego sekretu. Dokładnie. Jak ja wrócę? Muszę wrócić naokoło. Dobra, no żaden problem. Możemy jeszcze raz. Chociaż wydaje mi się, że tutaj jest tak, że jak zbierzemy jakiś sekret, to on się już automatycznie zapisuje. Tutaj też Lara tak skaka? Tak, to samo. Dobra, krawędź. No i okej, możemy ruszać już przed siebie. Ewentualnie po apteczkę bym się wybrała. Skoro mogę, to dlaczego by nie? Tylko, że potem i tak chyba trzeba będzie zeskoczyć na dół. Bo raczej liny to się nie złapiemy stąd. Ojojoj. Dobra, czyli tak bym tutaj wtedy trafiła. Na szczęście już nas pan niedźwiadek nie zaskoczy. Dobra. Już możemy na bezpośrednią linę. Coś tutaj pochowane dla mnie? O, proszę, apteczka kolejna. Takie rzeczy to ja naprawdę lubię. I tutaj chyba możemy nosić nieograniczoną liczbę apteczek, ale nie dam sobie akurat za to uciąć ręki, bo nie pamiętam. Tutaj chyba jacyś wrogowie? Czy mi się tego wydaje? Zero. Interesting. Na dół chyba nie ma co schodzić akurat w tym wypadku. Jest coś tam na dole? Nie, no gdzie? Bez sensu. Tutaj by się wypadało chyba uzbroić. Nie, to nie tutaj. Dobra, bo tutaj lecą te strzałki. No, dostałam w bok. Chyba w V była mała apteczka. Dobra.
I tutaj już widać, że mechanizm za bardzo nie działa, także będziemy próbowali coś z tym robić. Co Lara? Dobra, bo to jest tak. Ale jeszcze nam się chyba odliczanie nie zaczęło żadne. Witam. No i zapraszam do mnie. Dobra, nam się tam piesek zbugował. Tu jest tak, dobra. Na razie chyba nie zrobię za bardzo niczego, więc przydałoby się po prostu iść przed siebie. Dobra. No i okej. No i tutaj też już mamy od razu pieski. A raczej... O, miałam powiedzieć jednego. O, jednak dwa. Aż się wystraszyłam. Dobrze. Jak wejdę sobie tu... A, nie mogę tak, dobra. No to nie, to wejdziemy sobie inaczej. W ten sposób. No i teraz pytanie. Chyba mi się nie uda, bo zapomniałam, jak się wchodzi. Chyba, że ja po prostu muszę zrobić tak, jak myślę. Ale to jest troszeczkę za dużo czasu. Chociaż nie, no trochę tego czasu jest. Teraz to już trochę po ptakach, także poczekamy. Ewentualnie. Nie no, w sumie mamy sporo tego czasu. Mogłam to zrobić. Teraz to już mi się trochę nie opłaca. Chyba, że później wrócę tutaj po tej stronie. Raczej już nie zdążę. Chociaż... Teraz by się przydało. Dostałam, ale udało się, tak naprawdę. Nie wiem tylko, czy moja Lara to przeżyła. Wydaje się, że tak. No i co, moi drodzy, udało nam się ukończyć poziom pierwszy, czyli górskie jaskinie. Nie udało się zdobyć jednego artefaktu i jednej relikwii. Zabici 14, zasoby 5. Moi drodzy, wydaje mi się, że zostawimy sobie to chwilowo tak jak jest, bo jest to pierwszy etap i po prostu odcinek będzie delikatnie krótszy, zważywszy też na fakt, że dzisiaj już się pojawił też jeszcze jeden odcinek z... ostatni właśnie z legendy. Także myślę, że zostawimy sobie taki krótszy odcinek. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie już za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie będziemy zwiedzać dalszą część elementów, które składają się nam na Peru. Trzymajcie się i cześć!